Nazywam się Marcin Czarnik i w filmie Winter Rise, bądź też Winter's Journey, który powstaje jako taki obraz do cyklu pieśni Schuberta pod tytułem Winter Rise, gram główną rolę, gram rolę poety. I jest to rola, która jest inspirowana, nazwijmy to, bohaterem wierszy Millera, na podstawie których, znaczy domniemanym bohaterem, powiedzmy, tego cyklu wierszy, do którego Schubert napisał muzykę, czy jakiegoś takiego człowieka, który na początku XIX wieku w Niemczech, powiedzmy, no musi sobie radzić, bo to byli ludzie, znaczy poeci, artyści, którzy nie mieli żadnego statusu społecznego i tak jak Schubert, który był muzykiem akurat, ale zakochiwali się często w osobach, w kobietach, które gdzieś pochodziły z warstw społecznych, do których nie mieli dostępu. Mamy tutaj na pewno nieszczęśliwą miłość jako jeden z bohaterów tej naszej wędrówki. Nieszczęśliwą miłość, która kończy się jakimś takim wygnaniem, rodzajem takiego dobrowolnego bądź niedobrowolnego wyjścia z miasta i znalezienia się gdzieś na łonie natury. To jest jakby częściowo inspirowane tymi wierszami, tymi pieśniami, ale w dużej mierze jest cała historia dopisana przez reżyserkę, przez Alex Helfrecht. Jest to oryginalny scenariusz. Oprócz tego, że jest to film w jakiś sposób muzyczny, będzie to film w dużej mierze plastyczny, bardzo mocno, dlatego że to będzie film, którego klatki będą też dokolorowywane, domalowywane. Tutaj będzie bardziej praca grafików komputerowych, duża to współpraca będzie z Sony. Świat, którym się tworzy gry komputerowe na konsoli Sony PlayStation, tak zwany Dreams, będzie wykorzystywany, ale na szczęście do tworzenia tej drugiego, trzeciego rzędu, powiedzmy, dekoracje też będą wspaniałe tutaj przez wrocławskich artystów tworzone w sali CETY, gdzie kręcimy film. Na razie, jak widziałem materiały, wygląda to wspaniale i mam nadzieję, że zrobimy tutaj we Wrocławiu piękny film. Bardzo się cieszymy, że pracujemy we Wrocławiu. Bardzo nam się tutaj dobrze pracuje. Mi tym bardziej, bo spędziłem w tym mieście wspaniałe prawie 10 lat. Mieszkałem zresztą niedaleko CETY na Wyspiańskiego przez wiele lat. I uwielbiam Wrocław, uwielbiam tu wracać. Zresztą ciągle jestem związany z Wrocławiem, bo gram w Teatrze Capitol w musicalu Lazarus. Także no, można powiedzieć, że film powstaje w całości we Wrocławiu, zdecydowanie.